Witam. Właśnie otrzymałem odpowiedź z Urzędu Miasta podpisaną przez niejakiego pana Romualda Kajzera, naczelnika czegoś tam, w której uzasadniają mi, dlaczego nie można tego skrzyżowania nazwać rondem ofiar rosyjskich bandytów, aczkolwiek nawet tego w piśmie nie piszą, tylko piszą, dlaczego nie można tego skrzyżowania nazwać rondem. Oni mi tłumaczą, dlaczego nie można tego skrzyżowania nazwać rondem. A wiecie dlaczego? Potem wam przeczytam dokładną odpowiedź, ale znaleźli wyjście, bo to nie jest rondo. Zapomnieli tylko, że w polskim ustawodawstwie nie ma czegoś takiego jak rondo. Rondo to jest potoczne skrzyżowanie, potoczna nazwa takiego właśnie skrzyżowania, na którym odbywa się ruch wokół wyspy. Odpowiadając na pana pismo z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie wdrożenia procedury nadania nazwy dla skrzyżowania ulic Aleja Niepodległości Wojska Polskiego i Prymasa Józefa Glempa, informuję, że rondo to jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym, wyrażone jest znakiem pionowym C12 ruch okrężny. Oznacza to, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 rozporządzenia ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych, dziennik ustaw numer, skrzyżowanie ulic Aleja Niepodległości Wojska Polskiego i Prymasa Józefa Glempa nie jest objęte taką organizacją ruchu. Nie wiem. Zatkało mnie, jak przeczytałem to pismo. Panie Romualdzie, panie prezydencie Ryszardzie Brejza, ja dokładnie wiem, co to jest skrzyżowanie z ruchem okrężnym i myślę, że pan też to wie, że ja wiem, ale to skrzyżowanie prędzej czy później podobno będzie według waszej nomenklatury rondem, więc nic nie stoi na przeszkodzie zawczasu nazwać je rondem ofiar rosyjskich bandytów. Tym bardziej, że tych ofiar jest coraz więcej i pan dobrze o tym wie. A powoływanie się na przepisy ruchu drogowego, mój brat to mówi całe życie z debilami. Nie bierzcie tego tak dosłownie do siebie. Opisuję sytuację, nie osoby biorące w niej udział. Dziękuję.